kwietnia 2011 roku Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida bierze udział w międzynarodowym projekcie Renew Town. Projekt jest realizowany w ramach programu dla Europy Środkowej i dotyczy rewitalizacji miast i dzielnic postsocjalistycznych. Dla nas najważniejszym działaniem w ramach projektu jest realizacja tzw. akcji pilotażowej o nazwie Art Zona. W sali tańca na osiedlu Górali 4 zamierzamy stworzyć nowoczesną przestrzeń dla działań społecznych i artystycznych. Jesteśmy na początku naszego przedsięwzięcia, ale powoli zaczynamy naszą działalność. Od marca 2011 roku w przestrzeni Artzony działa eksperymentalne studio muzyczne Transformator Egzystencjalny. Transformator egzystencjalny trafił pod opiekuńcze skrzydła Fundacji Nowych Ujęć, a Fundacja Nowych Ujęć z kolei zyskała miejsce w Ośrodku Kultury imienia Norwida. I tutaj mamy teraz próby, tu przychodzą nowi ludzie, tu się zaczynają tworzyć nowe brzmienia. Żeby mama była z nami, Anna Dua, Rita Paka. I każdy z nas ma inną wrażliwość muzyczną, ale w całości to daje taki, według mnie, taki niesamowity efekt, właśnie transformujący się. Jestem Klaudyna, mam 25 lat, urodziłam się w Krakowie i większość swojego życia spędziłam na Kazimierzu oraz w centrum Krakowa, w bardzo urokliwym miejscu. Ale tak się złożyło, że wygnało mnie do Nowej Huty, do liceum. Okazało się, że to liceum działa razem z Młodzieżowym Domem Kultury imienia Andrzeja Bursy i że dzięki temu właśnie można chodzić na różne warsztaty artystyczne i dlatego też postanowiłam, że pojadę do Nowej Huty. Dla mnie
wtedy, kiedy zdawałam do liceum, Nowa Huta była czymś zupełnie odległym, zupełnie. Wizja codziennego dojeżdżania do Nowej Huty autobusem budziła we mnie lekki niepokój, ponieważ bałam się, że wsiądę któregoś dnia w zły autobus, wyjadę zupełnie gdzieś daleko i nie będę potrafiła wrócić. Tak zostałam w tej Nowej Hucie przez ładnych parę lat, ponieważ jeszcze na studiach chodziłam tutaj na warsztaty teatralne. I de facto później pozostałam również, ponieważ dostałam pracę w Teatrze Łaźnia Nowa. I przez jakiś czas Nowa Huta była prawie że moim drugim domem, albo nawet drugim domem. Po jakimś czasie pracy w teatrze stwierdziłam, że jednak Nowa Huta to nie jest moje miejsce i że jednak muszę się stąd na chwilę przemieścić. Ale znowu się tak ułożyło, że po paru latach wróciłam tutaj też do pracy i do pracy, co więcej, właśnie w Domu Kultury imienia Bursy. Było to dla mnie o tyle ciekawe, że czułam, że po prostu muszę na chwilę od tego centrum odpocząć. I przyjechałam tutaj do Huty i ta zieleń, która tutaj jest, i ten jakiś taki spokój, trochę zwolnione tempo, całkowicie mi pasował. Coś, co sprawia mi największą radość, satysfakcję, przyjemność, to jest fotografia. I jest to de facto coś, co chciałabym robić w życiu. Po raz kolejny staram się z Nowej Huty wyjechać i zastanawiam się, czy po raz kolejny tutaj wrócę. Czy Nowa Huta jest już na stałe we mnie?